Hej siemanko, witajcie w Cypięci, chyba już ostatnim odcinku tego scenariusza. Za chwileczkę wypowiem wojnę Eruchowi, coś on się nie pali do tego, żeby to zrobić, mimo że cały czas mi tutaj groził, donosili mi, że szykuje się na mnie, ale chyba się przestraszył moich zbrojeń, bo coś jakby się z tych swoich planów wycofał. Ale, wypowiem mu wojnę z dwóch powodów. Raz, żeby było ciekawie, a dwa, że pomoże mi to wygrać, aczkolwiek z tego, co widzę, nie jest to konieczne, dlatego że... Tutaj, co ja te okręty tu budowałem jak głupek? Mam już 14 tych jednostek, on ma 20. Jakbym się uparł, to bym natrzaskał jeszcze tych jednostek i ja bym sobie był w stanie z tym wszystkim poradzić, utrzymać taką liczbę. Bo mam dużo złota, naturę. Dałoby się to zrobić, tutaj się o potentata przemysłowego martwić nie muszę, chociaż, kurde, skoczyli. Wielki filantrop, no tutaj się martwić nie muszę, już mnie raczej nikt nie powinien dogonić, także żeby wygrać przez 5 tur muszę mieć 3 tytuły. 2 już mam. Jak dołożę tego, to 5 tur wytrzymam i wygram. Myślę, że właśnie w tym odcinku to się stanie. No tak podejrzewam. Nie to chciałem demografię, chciałem zobaczyć. No w kółko się zmienia. Żołnierze pierwszy teraz jestem. Pięknie. Skoro tutaj takie rzeczy... O! Mogę sobie jeszcze dołożyć do produkcji za momencik. I tak zrobię. Tu bym też mógł kopalnię pobudować, żeby produkcję zwiększyć. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, ale... Gdzie tutaj? Nie mam już niczego takiego, co by mi zwiększyło produkcję. No nie bardzo. Młoteczków, no nie ma jak, także któregoś robotnika zgarnę. A może tego? No zgarnę tego. A nie, przepraszam. Odwołuję, wracaj. Śpi oczywiście, tutaj chłopak jest. Także ty tutaj na kopalnię. Oj, tu też mogę kopalnię. Nie, damy radę, utrzymamy. Utrzymamy z pewnością. Ojejku, tak słabo trochę. Ale on po torach tak zapiernicza. Wiadomo, że bez torów, no to ma tyle punktów ruchu. Tyle punktów ruchu, ile tam ma. Kuźnia się zrobiła. Aj, mięso armatnie. Dobra, robimy mięso armatnie. Skoro tak, to... dwie fortece. No tu będę tracił te jednostki na pewno, bo tutaj on ma tego wciul. Ja też mam wciul. I to będzie krwawa wojna. Dobra, już. To jest stara wersja gry, więc można robić takie rzeczy. Jak... kraby. A wszystko. Ojejku. Daj mi całe swoje złoto, 128. Aha. Znaczy niby się zgadza, to bierzemy to oczywiście. Ojejku. Stwierdza, że przesadziłem, zaproponuj. O Boże. Nie chcę tego, kraby, zaproponuj. To jednak tutaj coś się pozmieniało. Bo kiedyś dało się oszukać typa, także on tutaj po prostu łykał to, wypowiadaliśmy wojnę, wszystko wracało. Generalnie obecnie w dodatku Nowy Wspaniały Świat nie da się handlować, jeśli nie mamy przyjaznych stosunków z innym państwem. Natomiast tutaj tego wymogu nie było, aczkolwiek
Nie przypominam sobie, tak szczerze powiedziawszy, żeby nie łyknął takiej transakcji. A masz tą ambasadę jeszcze. Daj jeszcze naturę i co? Już jest opłacalne, cymbale jeden. Aj, coś się tutaj pomerdało. No dobra, dobra. Skoro nie, to jesteś sprytniejszy niż cię o to podejrzewałem. I to oznacza, że się bijemy. Tak naprawdę, ojejku. Akceptuj. Tak naprawdę kliknąłem kurde turę. Tak naprawdę. O! Ci dwaj się biją i my w tej turze też cię będziemy bić. Tak naprawdę. Co ja chciałem powiedzieć? Zapomniałem. Zaskoczył mnie chłopaczyna tymi swoimi całkiem racjonalnymi słowami. Z uwagi właśnie na liczbę tych wszystkich jednostek, obawiam się, że może i nie zdążę w tym odcinku, tak mi przyszło teraz do głowy. Gdzie tego mogę wysłać? Tutaj mogę wysłać. A idź na mięso. Od razu walimy. Nie ma... No i patrzcie, głupia gra pokazywała, że zaatakuje, on tutaj wypłynął na morze. O litości. Wiedziałem, że nie powinienem tak atakować, bo to było takie nubskie, ale mimo wszystko nie spodziewałem się takiego rozwiązania. Arsenał. No dobra, mięso armatnie robimy. Lewiatany lądowe. To by warto było zabić. 79, 25, no właśnie. To mogę normalnie atakować. Ale to nie tak. Nie tak, nie tak. A ty? No, a tu 100, to by zabił od razu. No to jeszcze nie tak. To tu cofniemy. Na ile ty masz? Na 3. To 100, zabij. 1-0 dla mnie. Okej. Ojejku. Chciałem zobaczyć, z kim ja tam się będę bił, ale dobra, nieważne. Na dobrą sprawę nieważne. 24. A zaraz, przecież mamy te latacze. I o, ojejku, tu 3 pola, ojejku, nie mam co teraz z nimi zrobić. Ma strasznie mały zasięg, gdyby to większy zasięg, kurde, miał. 24. Dobiję jakby co tą artylerią? Tak. Rozstaw się i wal. Ale 10, to bym też chciał walić. A dobra, to będę walił. Tymi jednostkami, które tu mam. Najwyżej będę... Kurde. Najwyżej będę tracił te wszystkie jednostki. Szybko mogę odbudować. Dobra. Wow. Ale już 2-0 dla mnie. Nawet 3, bo tam dwie jednostki były. Wybierz produkcję. Od tego powinienem zacząć, żeby mi dupy nie zawracało. Mam kolejny cudak. A jak te okręty tak ładnie walą, to budujemy kolejne. Mamy kolejnego lewiatanka. Na tory. Czuwaj. Ty chłopie też tutaj i się lecz. Zasuwaj. I teraz tak. 100 do 6. No to bym chciał właśnie zabić i najwyżej zginie. No dobra. Też możemy tak zrobić. Tym będziemy strzelać w tego. O. Tego tu bliżej może podprowadzę. No kurde, coś mi myszka zaczęła szwankować. Niewiele mu robię, wiem.
ale to nic nie szkodzi. Trzy pola, to też tutaj nie mam żadnego zasięgu na razie. Poczekam, aż podejdą bliżej. Te artylerię rozwaliłem, tak naprawdę. Jakieś szczególnie potrzebne to nie było. No dobra, zobaczmy, co się będzie działo. No, wali tego mojego niszczyciela. No, spodziewam się, że on zginie. No i to szybko. Ale to spoko, nic nie szkodzi. Jakby wkalkulowane to było. Tutaj strat moich było wkalkulowanych wiele. Ale tutaj będę tak walczył. Armia masowa. Jak ruskie, radzieckie będziemy tutaj próbowali przeciwnika zalać falą moich żołnierzy, aczkolwiek jego... A nie, w tym momencie ja mam więcej. Bo przecież patrzyliśmy w demografii pod koniec poprzedniego odcinka, miałem więcej. Miałem 26, no ładnie bije, ładnie bije. Miałem więcej tego wojska. No, jak my będziemy tak te animacje wszystkie oglądać, to masakra. To masakra będzie, to wszystko bardzo długo trwało. No, moją Genuę atakuje. No dobra, niech się tutaj zajmuje Genuą. Jak głupi. No, jak śmiesznie szczela. No i latacz, znaczy lewiatana mi rozwali. Bo ta głupia gra to źle ogarnęła wtedy. Dobrze, że tak blisko to wszystko jest, to nie muszą za daleko latać. No i zginął, no. To była niepotrzebna śmierć. O, i teraz robią to, co mieli robić. Atakować właśnie te jednostki. No, tego pancernika to mógł nie... Ojejku, patrzcie. Te fortecy tak mogą bić statki na morzu i robią to skutecznie. O! A, już mam ich wszystkich gdzieś. Gońta się buce. Eterium od Curychu. No i dobra, takie tam informacje lądowym. To jest lądowa? Kurde, to też jest takie właśnie pomerdane. I ta starsza wersja gry to nie była taka doskonała, niemalże jak już po dodatku. Buduj tą kopalnię, ty tutaj, rzecz jasna, nie inaczej. Ten pan, no niech dalej zwiedza. O, ile tych obozów tutaj jest, masakra, strasznie dużo. Nikt się nimi nie zajmuje, nikt ich nie bije. O, wystawił mi się głupek. To nie, to tego, bo tutaj mam to w zasięgu. Także wykorzystam. O, 12, o jebaka. O jebaka. 35, 24. No właśnie. No wezmę się tym ruszę, bo tak kurde będzie stało i czekało nie wiadomo na co. Tutaj mógłbym postawić sobie jeszcze tą podniebną fortecę. Dobrze by było. Zasięg mamy, więc walimy. Tym też nie mam w co innego, więc walimy w to. Tutaj tym już nic nie zrobię. Kurde, liczyłem, że on podejdzie. On nie podchodzi. Muszę obserwować w demografii rozwój sytuacji. Mam najwięcej, 401. Jak będzie najgorszy, to będę podchodził pod miasto. Taki plan. Taki plan. Zaraz. ...82 do 10. Ale to później mnie zabije tymi, cholera. 36-19. Ja bym chciał, żeby on tu podszedł. A on coś nie chce podchodzić. Ciul przeżył.
Zamień się z tym. A ty dobij. Aha. I wracaj tutaj. Dobra. Produkcję szybko machniemy. A tak myślę. A lewiatana, mięsko, armat, niech ładnie sobie radzą chłopaki. To samo tam. Będę napierniczał tego jak szalony. No dobra, czuwaj, jak nie ma w co strzelać, no to nie ma. Pyku, pyku. Pyku, pyku. No właśnie. Da się? Nie. Nie ma tak... Kurde, tam kolejny cymbał, zaraz będzie mi palił. A nie, ja go mogę zaatakować, ale nie, tymi fortecami bym musiał to zrobić. Nie wyświetla się ile. Jak biopia gra. O, ładnie. To dobijemy może tymi. Szkurde tam. Tak mnie to irytuje. Oj, tutaj są trzy pola, nie zauważyłem. Wow, ta jaka mocna. Jest zasięg, nie ma. A ty masz? Ty masz. No to bij, zabij, niech mi tutaj nic nie pali. Tych chłopaków, nie tych, tych może. Odprowadzę tu bliżej, może tam zaatakuję. Tu bliżej i tu bliżej, tu się lecz. Tych tak trzymam niepotrzebnie. Czuwaj. A ty z tymi nie mam co zrobić. No to nie tak. Tu zamienię chłopaków. Lecz się, czuwaj, czuwaj. O, jest tutaj. O, 100 do 1 przeciw jednostkom morskim. Gin, ten cymbał zabił mój... mojego niszczyciela zniszczył. Nie mam co atakować. No, podchodź tutaj, cymbale. No, idzie, idzie, ale mało jakoś tak. Jakoś tak skromnie podchodzi. Ale połasił się na tego lewiatana. Tylko, że znowu teraz będzie mnie 12 atakował, to będziemy oglądali 10 minut tą walkę samą. Mógłbym wyłączyć, ale to jest ten... No to mówiłem to już dziesiątki razy. Traci gra klimat. No patrzcie, ledwo co mnie bije po jeden. Giną te jego. Zabija. No dobrze, no i... Czyli wygrywam tą wojnę. No to... Też od razu widać, co tu trzeba robić. Tak będę wystawiał na babika. Te lewiatany. No chciałbym właśnie zakończyć też wojnę zdobyciem tej stolicy jego. Artylerię jakbym podprowadził, zaatakował takim zmasowanym atakiem, tylko musiałbym się pozbyć tych lataczy. Tak jak to właśnie robię teraz, przypadkowo tak naprawdę, ale skutecznie, to jest najważniejsze. No wszystkie mu giną! No właśnie, bo tutaj też to co mówiłem, papier, nożyczki, kamień. Latacze masakrują te podniebne fortece, ale tracą, przegrywają sromotnie z tymi lewiatanami, a z kolei lewiatany sromotnie przegrywają właśnie z fortecami. No i patrzcie, prawie zabił. No widzicie, o, mogę stracić tego lewiatanka tutaj. Nie, przeżył. Ale nie, jeszcze mogę stracić. Aha, no robi się ciekawiej. Ciekawie, o, 2, patrzcie, 10 stracił w tym ataku, ale głupek. No i zamknij ryło. Wielki admirał, przekręt, dobra, to już nieważne. Zamkniemy. Ostrzał tu mogę zrobić. No skoro mogę, no to robię. Leczymy w takiej sytuacji. Tutaj... Kurde, same te... O. Latacze, zapomniałbym o nich. No to przynajmniej do tego ich wykorzystam. Jak nie mają co innego do roboty chłopaki, no to zabijam tego typa. Ale całkiem oni mocno wyrywają. Czyżby generał się urodził? Słyszałem.
Dobrze, przyda się. Cytadelkę zrobimy. Tylko jak będę atakował. Dobra, plan jest taki. No już kurde, tam ta gra głupia. I teraz cholera jasna, to jest właśnie problem, jak się gra w tym oknie, że ja nie mogę przesunąć obrazu. O, mogę tak, tymi klawiszami mogę. Generała kliknąłem i wiecie, generała już chciałem przestawiać, a ten napier tak go jeszcze muszę kliknąć. Chciałem, tak sobie myślę... Chciałbym zdobyć erów właśnie, na finał. Na finał imprezy. Lewiatan. To jeszcze raz. Awansuj oddział. Który to jest ten tutaj? No to tak, zamienimy ich. O, ładny, mocny by był, ale mięsko armatnie mi potrzebne. Coś mogę, tego nie zabiję. Tu już zasięgu nie mam. O. Widzę ofiary. Ha. Zabijemy czuła. Trochę wyrywają te latacze, one delikatne są, no ale to są jednostki, które mogą bezpiecznie się leczyć w mieście, także lubię takie. O, i trzy wystarczyły, ale nie mam co z kolejnymi zrobić. Chcemy, no tak, no to tak strzela, że sugeruje, żebym trafił jeszcze przeciw jednostkom lądowym, niby mam bombardowanie, ale to tak nie działa. To tak nie działa niestety, ale już artyleria działa, chociaż niewiele bije. Ale lepsze takie coś niż nic. Tutaj już jest raz, dwa, trzy, nie dam rady. Mógłbym przestawić te jednostki, ale to za mało bije, żebym robił sobie oto jakieś tam podchody. O, jeszcze jest 176. Kurde, to się nie wyświetla, jak tak atakuje z morza. Ale zaatakuje. Bo to mocno zbije. Właśnie, prawie nie żyje, więc dobije tylko którym? Tym? Tym rannym dobije. O, stąd moc. O, właśnie. Mam nadzieję, że wystarczy. Tak, ładnie. I teraz zerknijmy, czy tu... No, tutaj wszystko widzę. No to tu ustawimy. Tutaj... Odkrywamy terytoria. Okej, nic nie ma. Fortece podniebne. Jejku, no tutaj tego jest 32. A i co ja mam tym robić, jak nie atakować? Który będzie najbardziej ranny? No ten najbardziej ranny jest. Tu zaatakujemy tego, tylko mam w zasięgu. Poświęcimy typa. Ten i tak zginie pewnie w przyszłej turze. No chyba, żebym go zamienił. O, z tym na przykład. Oj, ale tutaj nie mam zasięgu takiego, jako takiego. Trochę słabo. Ale można zamienić w ten sposób, ten tu. Wiesz co, młody, tutaj są tory. Nie ma tu torów, to budujemy tutaj te tory. Tego miałem poświęcić, żeby dobić. No dobra. Poświęcimy. Okej, wygrał tą bitwę. Dobrze. A czekaj, czy ty... Nie. To są podniebne fortece przecież. No właśnie. Aha, miałem, o, właśnie, to zrobić. Zabiję, mam nadzieję, nie wyświetla się, ale powinien zabić. Nie dam rady w tym odcinku skończyć tej wojny. A tym w końcu nie mam w co strzelić, to może będę walił w tego erucha już. Tylko muszę bliżej podpłynąć. No generała musiałbym trzy razy je butnąć, to nie mam czym. A zobaczmy jeszcze, demografia. Żołnierze, ja jestem trzeci, co ciekawe, ale erów już jest najgorszy, ale to jest ciągle 342 tysiące żołnierzy, czyli tylko ciut
ciut mniej ode mnie. Ja tutaj buduję kolejno oczywiście, jak najbardziej. Artyleria. No dobra, to czuwaj. Czuwaj, jako rzekłem, a bo tutaj są jeszcze ci, którzy walczyli z tamtym typem. No dobra, to wracacie na front, leczycie się. Tutaj mamy jeszcze chłopaka takiego wolnego, bym powiedział. Tutaj to go wystawię na żer. Do miasta może. Bo on tutaj się marnuje. No czuwaj. Zaraz. O tą artylerię chodziło. No dobra, to nie. Dobra, lecz się. Czuwaj. Dobra, gdzie on tutaj mnie się chowa? Tu na pewno gdzieś te jednostki ma. Ale gdzie? Chyba że gra jeszcze nie policzyła tego, co się podziało w tej turze. No jest jakaś podniebna forteca, no dobra. Niech będą te straty, niech będą. Czyli co, w 13 odcinkach może szczęśliwej 13 się zmieścimy dopiero, bo widać, że za dużo klikania. Chciałbym, tak jak mówiłem, chciałbym jeszcze Eru pyknąć. No i strata kolejna. Ale bilans jest bardzo na plus, tak czy siak. Więc nic nie szkodzi. A tutaj ma jeszcze trochę, tutaj w tej mgle wojny widać. Tak od południa mi zachodzi. Dobra, ja go będę tutaj walił. O, wraca się. Ja go tutaj będę walił tymi pancernikami. Zaraz postaram się tak ustawić te artylerie, żeby też już bić. Jak już tych lataczy tutaj nie ma, no to chyba mogę sobie... O, patrzcie, przeżyła mi jednostka. No to ją oczywiście wycofam. Nie będziemy marnowali. Kolejny latacz. Oj, latacz, lewiatan. Dobra, chopie. Na front może od razu. Na razie tutaj. To muszę pozabijać. Kurde, nie mam pożytku z tych lataczy. Mógłbym je przerzucić bliżej, ale to tylko jednego mogę przerzucać. To takie tam pieprzenie się z tym, szczerze powiedziawszy. No i zobaczmy teraz demografię. Żołnierze. 345, no to ma te jednostki gdzieś jeszcze. I to dużo musi mieć. No i pierdykanie. Atakujemy. No tutaj. Ojejku, źle spojrzałem. Nie będę przerzucał tych lataczy. Tak, po jeden to mi się aż nie chce bawić. To walimy tym. Tylko 13 to mało. Nie będę miał jak poprawić. Oj, trudno. Zerkniemy. O! 17, to bym stracił, jakbym się ruszył, więc liczę, że sam przyjdzie do mnie. To jest ta forteca, a tym, o, też źle. Jak to zrobić, kurde? Nie mam czym atakować. No chyba, że tymi. Tylko że tutaj nie będzie widać oczywiście. Myślę, że tego zaatakuję w ten sposób. O, 24. No jak stracę tą jednostkę, to nic nie szkodzi. No, walimy. Tutaj tego bym... O, zginie? Nie, kurde. Jejku, nie mam czym poprawić. No i spierniczyłem to. To czy ja to mogłem zrobić jakoś inaczej? Chyba nie bardzo. Artyleria. A czymś muszę poprawić. Ojejku, tutaj rzeka jest. Ojejko. No to zrąbałem.
Jejku, 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 jejku. To tak, generała bym chciał w takim wypadku ustawić tutaj. Trzy pola, tu bym i tu bym tak. Cytadela, rzecz jasna. O, bardzo ładnie. Latacze, no nimi nic zrobić nie mogę, więc się niech leczą. Ja je później jeszcze przerzucę i pewnie wykorzystam w tym takim kluczowym momencie, ale to w tej sytuacji na razie się nie śpieszę. Walimy, kurde. Wielka porażka, ale mam czym ja go później dobić, tak nie bardzo. 12. Tych już bym mógł przestawić, tak szczerze powiedziawszy. Ten to jest cały i zdrowy. Jak tutaj zaatakuję, to się nie ruszę, nie odsunę później, więc nie poprawię. Tym się będę mógł ruszyć. Ojejku, patrzcie, błąd też z mojej strony, bo tutaj mamy to, bym miał więcej ataku. Takie rzeczy są ważne. O cholera. 152, wyprzedził mnie ciul. No nie. Fedria ma 18. Budujemy okręty lądowe i powietrzne teraz tylko i wyłącznie. Zaraz. Mecenas sztuki. Eruk zdobywa tak. Potentat przemysłowy. Bedria. Muszę tego pilnować. Okręt lądowy. Dalej te lewiatany, bo po torach ładnie zasuwają. Zaraz będę budował te kopalnie, tak jak mówiłem. Miejsce tej dżungli. Taki mam plan. Tu już nie mam gdzie dołożyć. Wybierz produkcję. O, tutaj nie mam żadnych takich młoteczków jako takich w fortece. I cofnę tego jednego robotnika. A, trzaskaj tutaj. Kopalnie, dawaj, dawaj. 23, 17. Gdzie ja mógłbym dołożyć? No nie mam gdzie za bardzo. Mogę zabrać z tego uniwerka i właśnie dać tutaj. Tutaj będzie kopalnia za chwilę. Tutaj jak pozmieniam, to powinienem te tytuły. Ten tytuł jeden przynajmniej. O nie. O dobra, będzie dobrze, będzie dobrze. Awansuj oddział szybko jeszcze. Szybko jeszcze te ostatnie. O Boziu, tutaj. Tym już atakowałem, więc się nim wycofam. Zaatakuję tym, żeby dobić. Mam nadzieję, że zdechnie wreszcie. Oż kurde, przeżył. No co za cymbał. Teraz nie mam go czym dobić. A zostawię go. A wycofam, najwyżej zginie, trudno. Tego ruszę i dobiję ciula. Tego też myślę, że mogę z tym panem zamienić. Tutaj mam te tory, więc mogę takie rzeczy robić. A tego też wystawię. Tutaj też dam bliżej chłopaków. Tutaj tą jednostkę i tak stracę. No ale dobra, dobra, dobra. Tu mam jeszcze. To ich wystawimy może. A zobaczmy. Okej. A zaatakujemy. Zaatakujemy dlatego, że i tak tutaj. Trzaskam te jednostki jedne za drugim.
Jakbym spokojnie budował kolejne jednostki, to bym wygrał tym sposobem, ale chcę, żeby się działo. Chcę zdobyć Eruch. Taki mam plan. Taki mam plan. No dobra, to tutaj. W zasadzie tego wycofam z tym, bo on prawie martwy już jest. O kurde, ten czas jak zapiernicza. Ciebie. Na front jeszcze nie, za wcześnie, ale tutaj mogę ustawić. Tu mogę ustawić. Tak samo myślę, że tego mogę na morze wrzucić. Z tego nie cofnę już. Na razie przynajmniej. To bym też gdzieś tak już bliżej chciał. Ale tutaj się nie da tym tak poszukać systemu. Więc jednostka bez rozkazu. Dobra, w następnej. Ciebie też... Ojejku, nie. Zaraz anuluję ten rozkaz. Gdzie on? Tutaj. Nie, ty. Anuluj. Myślę, że tego już mogę bliżej. I wszędzie się robią jakieś jednostki. No dobra, i tyle. To w następnym odcinku najpewniej się uda, czy nie uda. Nie wiem, nie będę wyrokował, bo widzicie, że trwa to przeklikiwanie się przez te wszystkie jednostki. Także dzięki, trzymajcie się, na razie.